Szanowni Państwo, ja przede wszystkim pragnę podziękować Panu Staroście za zaproszenie, bo kiedy otrzymałam to zaproszenie po raz pierwszy, uznałam, że żadne warunki pogodowe nie przeszkodzą mi, aby tu dzisiaj dotrzeć. Dlatego też dotarłam i bardzo się cieszę, że jestem z Państwem, że możemy podczas tego spotkania noworocznego złożyć sobie życzenia, porozmawiać, bo właśnie taki cel jest tych spotkań. Chciałam przede wszystkim życzyć Państwu, tu obecnym, przedstawicielom firm, wszystkiego najlepszego, żeby wszystkie pomysły, wszystkie plany w roku 2016 się realizowały, żeby powiat jeleniogórski, tak jak i cały nasz region, osiągnął kolejny etap rozwoju, żeby to był znaczący etap. Życzę, żeby samorządowcy mieli lepsze warunki do realizacji swoich zadań, bo mają bardzo duże wyzwania, bardzo wiele spraw stoi przed nimi, aby wszystkie te sprawy mogły znaleźć rozwiązanie ku dobru wszystkich mieszkańców. Życzę przedsiębiorcom, żeby wszystkie ich plany, żeby zamierzenia inwestycyjne się powiodły, żeby firmy się rozwijały, żeby wszystko to, co na drodze przeszkadza, mogło znaleźć rozwiązanie. Życzę wszystkim instytucjom, zwłaszcza tym odpowiedzialnym za instytucjom związanym z urzędami, czyli związanymi z opieką społeczną, z Powiatowym Urzędem Pracy, a więc wszystkimi pokrewnymi, nie będę ich dzisiaj tu wymieniać, życzę, aby ta praca na rzecz obywateli przynosiła im satysfakcję, a obywatele, żeby czuli, że te firmy z pełnym oddaniem pracują na ich rzecz. Życzę Państwu indywidualnie tu obecnym, ale też wszystkim mieszkańcom Kamiennej Góry i Powiatu Kamiennogórskiego dużo zdrowia, satysfakcji, wielu marzeń i wszystkiego tego, co dla każdego z nas jest ważne na co dzień, aby się spełniło, aby Państwo byli szczęśliwi, aby wśród wszystkich nas było dużo ludzi życzliwych. Ja związana jestem pośrednio z Kamienną Górą, bo od zawsze mieszkam w Jeleniej Górze, ale starałam się w poprzedniej kadencji, mając lokal w Kamiennej Górze, tutaj współpracować i obiecuję Państwu, że zawsze jestem do dyspozycji, natomiast zamierzam również tu w Kamiennej Górze zaistnieć, w sensie również pomieszczenia mojego biurowego. Także w każdej chwili, kiedy tylko Państwo mają jakieś oczekiwania, czy propozycje, czy wnioski, można na mnie liczyć. A dziś jeszcze raz życzę wszystkiego najlepszego, aby ten nowy rok był dla nas wszystkich możliwy, a w zasadzie najlepszy, jaki był do tej pory. Żeby wszystko, co najlepsze się zdarzyło. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję panią posłankom za piękne słowa. Bardzo proszę panią Iwonę Krawczyk, radną w kierunku województwa dolnośląskiego. Szanowny panie poseł, szanowny panie starosto, pani starosto, szanowni państwo. Ja przeproszę za spóźnienie, wracam z posiedzenia Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego w Jeleniej Górze. Jestem tam również członkiem Komisji Zdrowia i posiedzenie Komisji Zdrowia tam też się odbyło. Wiedząc o tym, że te życzenia są kulminacją po spotkaniach w poszczególnych gminach, spotkamy się tutaj na terenie powiatu, aby jeszcze raz życzyć sobie zdrowia w tym 2016 roku. Ja chciałabym jednak uzupełnić te życzenia o przede wszystkim fakt podejmowania dobrych decyzji, aby decyzje, które Państwo będziecie podejmować, służyły nam, mieszkańcom, służyły wszystkim ludziom, którzy serce wkładają w rozwój naszego regionu. Na dowód tego, tak jak mówiłam, w poszczególnych gminach, tam były programy chodnikowe, tam było pozyskiwanie środków z budżetu województwa na Fundusz Pomocy Rozwojowej, za chwileczkę będzie kwestia zabytków. Ja dzisiaj również w prezencie dla powiatu kamiennogórskiego chciałabym przekazać zadania, o które wnioskowałam o wpisanie do budżetu województwa na rok 2016. Są to zadania związane z szeroko rozumianą meliorację. Biorąc pod uwagę fakt, że wszystkie wnioski, które złożyłam do budżetu województwa na rok 2016, zostały przyjęte do realizacji,
z ogromnym zadowoleniem przekażę na ręce starosty i pani starosty, aby można było w bieżącym roku monitorować rozwój zadań, które związane będą z ewidencjonowaniem gruntów, z budową, a właściwie wyrównywaniem wałów przeciwpowodziowych, czyli są to te elementy, które w strategii województwa dolnośląskiego są istotne i kluczowe, bo ten powiat wpisany jest jako ten, który jest zagrożony powodziami. Wracając do roku 2016, chciałabym życzyć przede wszystkim panu staroście, aby decyzje, które dla nas mieszkańców są istotne zarówno w zakresie edukacji, jak i różnych działań, nie tylko tych drogowych, które stały się ostatnio bolączką naszego powiatu, z którą doskonale poradził sobie pan starosta, sprawiły, że wszyscy z dumą będziemy mówić my, Kamiennogórzanie. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę przedstawiciela księży. Ja chciałbym nawiązać do tego, co powiedział papież Franciszek na pierwszy dzień tego roku, Światowy Dzień Pokoju. Mówił o tym, że pokój zawsze i będzie tam, gdzie nie będzie obojętności. Obojętność jest rzeczą bardzo trudną, bardzo trudną do przeżywania wśród ludzi. I tej obojętności nie może być ani wśród tych, którzy sprawują jakąkolwiek władzę i odpowiedzialność. Oni z urzędu są do tego powołani, żeby się troszczyli. Ale też i nie może być u kogokolwiek tej obojętności. I te słowa Ojca Świętego wpisują się też w ten rok miłosierdzia, gdzie jak weźmiemy do ręki, prawda, chociażby te uczynki miłosierne co do duszy, tam między innymi jest wspomniane, prawda, że chociażby wątpiącym dobrze radzić, prawda, grzesznych upominać. Nie można pozostać obojętnym na przykład wobec zła, prawda, to trzeba temu człowiekowi powiedzieć. Ale też i chodzi o jakąkolwiek inną pomoc, czy to materialną, czy osobą duchową. Takim słowem, które jest przeciwstawieniem obojętności, jest troska. Jest troska. I tak sobie przypominam, że zwykle jak mówią słowo polityka, to polityką, co się nazywa, szczególną troskę o dobro wspólne. Więc wszyscy mamy się zająć polityką. I ci, którzy u góry, i ci, którzy są obywatelami, ale nie w tym znaczeniu, że krytykować, ale wspólnie się troszczyć o dobro. I to dobro, to te troski wasze, tych wszystkich stojących tam w parlamencie i tutaj w lokalnych władzach i w różnych przedsiębiorstwach, niech te wasze troski się spotkają z troskami wszystkich obywateli i znajdą wspólne rozwiązanie, wspólny mianownik, to wtedy już będzie lepiej. To tak. Tego bym chciał życzyć, żeby ta wspólna troska była jakby pobłogosławiona przez Boga i znajdowała swój oddźwięk wśród wszystkich, odpowiedź dobrą, pozytywną. Ale chcę jeszcze nadmienić, bo warto tutaj wspomnieć, że rok obecny to jest 1050. rocznica Chrztu Polski. To nie tylko chrzest, ale to początek polskości. Wkrótce potem odbyła się pierwsza koronacja, prawda, w Polsce. Ale tu zaczęła się nasza państwowość, bo w tym momencie żeśmy się związali chociażby z tą całą częścią zachodniej Europy. Wtedy właśnie znaleźliśmy poparcie. Więc w kwietniu te uroczystości będą. Dobrze by było, żebyśmy wtedy właśnie duchowo się z tym wszystkim, z całą ojczyzną łączyli. Zwłaszcza w tych dzisiejszych czasach, kiedy w tej Europie taki zamęt się zrobił, żebyśmy sobie uświadomili, że jesteśmy na swojej ziemi i oby jak najwięcej ludzi na tej ziemi chciało pozostawać i tutaj swój dom budować i swoje rodziny. Rok obecny to także
szczególny dla nas, bo przybędzie papież, prawda, na Światowy Dzień Młodzieży. I młodzież, zwłaszcza z różnych stron świata, oni przyjadą, będą patrzeć na Polskę, na Polaków. Zatrzymają się w naszych rodzinach, nie gdzieś tam w jakichś hotelach, ale u rodzin. I będą patrzeć. Albo wywiozą stąd dobre, prawda, wrażenie, albo zechcą zapomnieć. Daj Boże, żeby te wrażenia były dobre. I tutaj chcę wspomnieć, że szczególnie Jelenia Góra będzie obciążona tymi przybyszami, bo jest kilka takich miejsc w naszej diecezji. I być może, że i Kamienna Góra będzie musiała się tą troską o tych ludzi podzielić. Więc gdyby tak trzeba było, że tutaj przybędą też, żeby zanocować, mieszkać, to myślę też, że znajdziemy wśród Państwa poparcie. Życzę więc, żeby ta troska nie była ciężka, ale żeby była, prawda, radosną troską o wspólne dobro. Szczęść Boże. Dziękuję wszystkim gościom za piękne i mądre słowa. Teraz będzie krótka część artystyczna, a o przedstawienie szczegółów panią starostkę poproszę. Jeszcze szczegółów może nie przedstawię tak do końca, dopiero za chwilę. Chciałam tylko powiedzieć pani starosto, że jak pan dziękował tu wszystkim za te piękne przemówienia, ja mam nadzieję też, że te obietnice, które tutaj padły, w 2016 roku się spełnią, a chociażby w połowie. Tego sobie i państwu życzę. Chciałam, szanowni państwo, szanowni goście, powiedzieć, że my jesteśmy dla państwa. Dlatego na ten cały rok chcielibyśmy państwu jeszcze raz serdecznie podziękować. Niech tym podziękowaniem będzie za chwilę występujący tu przed państwem zespół folklorystyczny z Kromska Śląskiego Kwiatuszki Lnów.